Witajcie, ja jestem Dariusz, to jest kanał Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli i oto kolejny materiał z aktualizacjami. Warto zatem, byście prześledzili wcześniejsze informacje w tej serii, aby mieć taką ciągłość wiadomości i kontekst sytuacyjny. Zaznaczam też i informuję tak Was, jak i samego YouTube'a, że materiał ten ma charakter fikcyjny, jest to bajka, działalność artystyczna i science fiction. Zacznijmy. Możliwe, że słyszeliście informacje, które jednak nie były poważnie traktowane, że 1 stycznia o 21:30 w centrum handlowym w Miami pojawiła się istota bądź kilka istot mierzących od 2 do 3 metrów i były to istoty częściowo materialne, częściowo niematerialne, takie przeźroczyste, które nie zachowywały się agresywnie, a raczej wyrażały swoim zachowaniem coś, co moglibyśmy interpretować jako poczucie zagubienia, dezorientację, jakby nie wiedzieli, gdzie się znajdują. Szybko pod centrum handlowym pojawiła się policja i to w ogromnych ilościach, ponieważ było to ponad 60 radiowozów i ponad 100 funkcjonariuszy. Oficjalnie powodem obecności funkcjonariuszy, jak to zostało potem przedstawione, była jakaś bójka między grupą nastolatków, z czego zostało aresztowane tam kilka osób. Odpalano też fajerwerki i zrobiły się, można powiedzieć, jakieś takie drobne zamieszki. Przynajmniej tak brzmi to oficjalne wyjaśnienie, taka narracja, że to było rutynowe przybycie w takiej liczbie funkcjonariuszy, żeby zapobiec właśnie jakiejś eskalacji zamieszek czy coś w tym stylu. Jest jednak wielu naocznych świadków tej sytuacji, którzy widzieli taką półmaterialną, obcą istotę. W internecie tak ogólnie nie brakuje filmików z ukazywaniem jakichś dziwnych istot, ale ciężko na oko nieraz zweryfikować, czy była tutaj jakaś edycja graficzna, czy to nie jest po prostu jakaś podróbka. No tutaj mamy jednak bardzo dużo bezpośrednich naocznych świadków. Ale co bardziej interesujące, to to, że istoty pozaziemskie, które tutaj te aktualizacje przekazują nam bezpośrednio, czyli Taygetanie, bezpośrednio odnieśli się również do tej sprawy i ją potwierdzili. Potwierdzili wprost, że to wydarzenie to była sprawka Etortan, jacy otworzyli portal, przez który dostały się tutaj te istoty. Wszystko to było wykonywane z Antarktydy. Po pytaniu, czy są pewni, że tak właśnie było, odpowiedzieli tak, na pewno. Łatwo jest wykryć tego typu rzeczy za pomocą czujników, które tutaj mamy. A na pytanie, czy zrobiono to celowo, nasza informatorka, czyli Yazi, odpowiedziała: Taygetanie to jeszcze badają, jeszcze nie wiadomo, ale uważają, że było to celowe. Wiemy, że to Etortanie to spowodowali, ale nie wiemy, czy stworzenie, które faktycznie widziano, było jednym z nich, czy czymś innym. To ważne. To była istota półmaterialna, czyli na granicy astralnej. Ale pamiętaj, że wszystko zależy od percepcji obserwatora. Materialne dla niektórych ludzi, a astralne dla innych, w zależności od ich wibracji. A na pytanie, dlaczego Etortanie mieliby coś takiego zrobić, odpowiedziała: prawdopodobnie po to, aby zbadać reakcję ludzi. Nie możemy wiedzieć, jaki dokładnie mieli plan. Jak mówiłem, wydarzenie jest z 1 stycznia, ale dopiero teraz mamy potwierdzenie jego prawdziwości i zachęcam zatem, aby każdy zbadał dostępne materiały na własną rękę, bo jest tego całkiem sporo. Przejdźmy jednak dalej. Jak już informowałem, przedstawiciele wyższego szczebla federacji w postaci Etortan odbywali spotkania na Ziemi z kabałą w podziemnych bazach na Antarktydzie. Takie spotkanie odbyło się chociażby dopiero co, bo 27 i 28 stycznia. To, że takie spotkania są ukrywane przed ludźmi na Ziemi, to jest jasne, gdyż są tam ustalane plany na najbliższe lata,
To znaczy ziemska kabała przedstawia taki projekt swoich planów, które następnie federacja akceptuje. Było tak wielokrotnie i takie plany obejmują często średnio fajne wydarzenia, typu jakieś konflikty zbrojne, zamachy czy też zarazy. Wszystkie jakieś takie większe wydarzenia w skali Ziemi, albo nawet jakieś krachy ekonomiczne, wszystko to jest wcześniej planowane i po akceptacji dopiero wdrażane w praktykę. Teraz jednak całe to spotkanie, które się odbyło, było całkowicie tajne nawet dla innych ras należących do Federacji. Chodzi mi o to, że Etortanie odmówili jakichkolwiek informacji, nawet gdy zostali o nie bezpośrednio zapytani. Nie powiedzieli nic Taigetanom, co oczywiście jasne, bo ci wtedy przekazaliby to nam, ludziom. Ale również Etortanie odmówili jakichkolwiek wiadomości odnośnie tego, co planują na tym spotkaniu i z kim się dokładnie będą widzieć, odmówili to nawet innym rasom. Udało się jednak odkryć, że plany spotkania obejmowały kontakt z ważnymi przedstawicielami kabały. Można powiedzieć taką kabałą, ale również wyższego szczebla. I na tym poziomie są to ludzie na tyle ważni, że są całkowicie nam nieznani. Nie są publicznie rozpoznawalni. Politycy, bogacze czy rodziny królewskie, ci, którzy są na widoku, to tylko płotki. Prawdziwi gracze, którzy są u władzy, to ci, których nie widać i działają tylko poprzez swoje pionki, czyli innych ludzi, których widać, jak również przez różne tajne stowarzyszenia. No i zgodnie z tym, co już wcześniej wspomniałem, no to kabała miała złożyć raport, jaki następnie Etortanie mieliby przekazać do wyższego szczebla federacji z pominięciem informowania dokładnie co i jak lokalnego szczebla. Co więcej, wedle wstępnych planów Etortanie mieli opuścić naszą orbitę wraz z końcem stycznia. Zdecydowano jednak, że część ich dyplomatów zostanie tutaj na stałe na wielkim andromedańskim statku Vierra, jaki jest taką, można powiedzieć, multirasową stacją tutaj i siedzibą lokalnego szczebla federacji. Oznacza to w praktyce, że Etortanie chcą mieć na oku wszystko, co się tu dzieje. Chcą patrzeć na ręce innym rasom i informować swoich przełożonych o sytuacji. Nie wykluczę to też tego, że w kolejnym roku Etortanie również przylecą, chociaż i tak mają tutaj swoich zostawionych przedstawicieli. Po prostu do tej pory Etortanie pojawiali się co jakiś czas. Nie było to aż tak jasno określone. Natomiast teraz jest zapowiedziane, że będzie to cykliczne co roku, a do tego mają tutaj na stałe swoich przedstawicieli. Widać zatem, że nikomu już tutaj specjalnie nie ufają, skoro muszą mieć bezpośrednio swoich. Ale to akurat uważam za dobrą wiadomość, bo to świadczy o pewnego rodzaju rozłamie. A przynajmniej jest jego jakimś zalążkiem. Kabała i Wyższa Federacja, którą możemy w zasadzie uznać za kontrolerów ziemskiej kabały, za jej jeszcze wyższy szczebel, zapewne mają negatywne plany względem Ziemi i będą chcieli je wdrażać, ale jednocześnie ten pogłębiający się wspomniany rozłam z innymi rasami tu na orbicie jest dla Ziemi korzystny. Rasy w naszej okolicy przebywają tutaj głównie ze względu na monitorowanie swoich gwiezdnych nasion zinkarnowanych tu na powierzchni Ziemi. Ich moralnym obowiązkiem jest wspieranie swoich, więc szemrane działania Wyższej Federacji, która już nawet przed innymi przestaje udawać dobre intencje, staje się mocniej widoczne. Wszystko całościowo, te doniesienia, ta polityka, te różne gierki, wszystko to brzmi tak ludzko, jak ludzka polityka, jak całkiem ziemskie sytuacje. Ale przypominam, że to właśnie, z pewnego poziomu patrząc, jest ziemska sytuacja. To kolejny szczebel ziemskich spraw.
Ziemia nie jest czymś odrębnym na tym poziomie. Tutaj wszystko jest ze sobą powiązane. To, co się dzieje tam, na tej orbicie okołoziemskiej, jest kontynuacją ziemskich spraw. Albo raczej precyzyjnie mówiąc, nasza ziemska sytuacja jest kontynuacją kosmicznej polityki, która się ciągnie od tysięcy lat. Bo to jest dalej kontynuacja konfliktów z czasu Lemurii i Atlantydy, a te były kontynuacją konfliktów z czasów wojen Oriona, a wojny Oriona były kontynuacją konfliktów z czasu ekspansji Liry i tak dalej. To cały czas jest kolejny etap tego samego. Ale pamiętajmy wszyscy, że pośród pozaziemskich cywilizacji, tych, które znamy i tych, których nie znamy, ponieważ wiele cywilizacji pozaziemskich nie są cywilizacjami na poziomie technologicznym, który sprawia, że podróżują. Jest wiele cywilizacji, które żyją w strukturach bardziej plemiennych, w harmonii z naturą, bez technologii. I ogólnie w wielu takich społecznościach na różnych planetach jest właśnie pełno tej harmonii, jest pełno spokoju, piękna, lekkości, bez takich atrakcji, o jakich tutaj rozmawiamy. Są też zupełnie wyższe gęstości, poza fizycznością, gdzie znika jakikolwiek dualizm, jakieś konflikty. Proszę was, abyście się nie zniechęcali, że tam w kosmosie jest taki sam bałagan jak tu na Ziemi. To tylko jedna warstwa, ale poza nią jest też czystość i piękno, którego pamięć w sobie nosimy i do którego tęsknimy, jak to właśnie gwiezdne nasiona mają w zwyczaju. Czasem słyszę też takie opinie gdzieś, że te wszystkie wiadomości o tym, co dzieje się na orbicie, o federacji, o tej polityce międzygwiezdnej, że to tylko jest jakiś rodzaj dezinformacji, że to jest tylko odwracanie naszej ludzkiej uwagi od jakichś pilnych spraw tutaj na Ziemi, żebyśmy się nie zajmowali polityką, żebyśmy nie podejmowali jakichś realnych działań. Ale na dobrą sprawę jest dokładnie odwrotnie. To wszystko tu na Ziemi walczy o naszą uwagę. To wszystko tu krzyczy: popatrz na mnie, zajmij się mną, śledź kolejną dramę w internecie, śledź kolejne zawirowania polityczne. To wszystko krzyczy: nie patrz w górę. Konflikt w Teksasie związany z nielegalną masową migracją jest również intencjonalnie, sztucznie wdrożony po to, aby przekierować uwagę ludzi, aby ludzie się tym zajmowali. Dostarcza się ludziom różnych takich sytuacji społecznych, politycznych, czasami konfliktów bardziej zbrojnych po to, żeby to właśnie to ludzie zasilali, tam przekierowali swoją uwagę, tym się zajmowali. Można to sprowadzić do takiego stwierdzenia: nie zastanawiaj się, człowieku, co jest tam w górze, nie myśl, tu patrz, na telewizor, w telefon, tu patrz, nie w górę. Ale ja mówię zupełnie coś innego. Ja mówię: patrzcie w górę, patrzcie ponad federację. Patrzcie na kosmiczny dom i gwiezdną rodzinę, jaka nam kibicuje. Bo nie jesteśmy sami. Nikt z nas nie jest tak naprawdę sam. Zatem po prostu róbmy swoje i patrzmy w górę. Tyle w tym materiale. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.